Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kolejna niedziela, kolejny dzień, kiedy dostajemy słowo od Jezusa. Tydzień temu, możemy powiedzieć, oglądaliśmy, patrzyliśmy na pozorną porażkę Jezusa. Ale zobaczmy, że po tym fiasku, pozornym fiasku w głoszeniu Ewangelii, Jezus dzisiaj wysyła 12. Wysyła, by głosili Ewangelię. Co Jezus pierw robi dzisiaj w Ewangelii, zanim posyła 12? Przywołuje ich do siebie. Pokazuje im, kto jest ważny w tym głoszeniu Ewangelii. Nie mówi im, chłopaki, idźcie sobie tak, no idźcie tam i opowiadajcie Ewangelię, ale na początku ich przywołuje do siebie. Pokazuje przez to, że tylko możemy świadczyć o Jezusie, mając kontakt z Nim, mając z Nim relacje. To jest właśnie to przywołanie do siebie. Zbiera ich, ale też pokazuje, że tą misję traktuje poważnie, bo to jest ważna misja mówienia o Nim, o Ewangelii. Moi kochani, to słowo także dzisiaj jest dla nas jako dar. Dar, można powiedzieć, takiego posłania. To słowo dzisiaj, bo cała liturgia słowa jest o posłaniu, myślę, że ewidentnie ten temat się jakoś dzisiaj narzuca, posyła nas w drogę Ewangelii. Zobaczmy na apostołów, którzy zobaczyli, doświadczyli, widzieli też uzdrowienia, widzieli odrzucenie Jezusa i w tym właśnie klimacie wychodzą, by dawać świadectwo. Dzisiaj też pierwsze czytanie pokazuje nam misję proroka, która nie była łatwa. Amos, którego mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, był traktowany jako wróg polityczny. Mówią, ty idź sobie gdzie indziej głosić. Kontekst historyczny jest taki, że Królestwo Izraela się podzieliło na dwie części, na Królestwo Izraela, Królestwo Judy. Tam w tym Izraelu nie chcieli go. Idź sobie głosić gdzie indziej. A on mówi, nie, ja tu zostałem posłany. Pan Bóg mnie posłał. Ma świadomość misji pomimo trudności. Oni zobaczyli, już wracając do apostołów, doświadczyli, spotkali i mówili o Jezusie. I kiedy doświadczamy spotkania z Jezusem, kiedy doświadczamy tej radości Ewangelii i autentycznej relacji z Nim, to tak jak to w Dziejach Apostolskich miał Piotr i Jan, którzy zostali postawieni przed Sanhedrynem, musimy mieć to doświadczenie, nie możemy nie mówić o tym, tego, cośmy widzieli i słyszeli. Słuchajcie, kiedy doświadczamy jakichś radosnych doświadczeń w życiu, nie wiem, dziecko się urodzi w rodzinie, coś osiągniemy, jakiś sukces, no to chcemy się tym pochwalić, przynajmniej z najbliższymi, no jest tak, nie? To czemu nie dzielić się tą radością Ewangelii? No chyba, że tej radości Ewangelii i spotkania z Jezusem może jeszcze nie doświadczyliśmy, nie dotknęliśmy tej tajemnicy, ale kiedy ją dotykamy i doświadczamy jak apostołowie, to to nas przynagla do tego, żeby iść i głosić. Etapy uczniów,
są w naszym życiu. Jest etap blisko Jezusa, ale też dzisiaj Jezus zaprasza nas do etapu wyjścia. Wyjścia i powiedzenia o Jezusie innym. Wyjścia ze swoich schematów, wyjścia ze skupienia na sobie. Choć to też jest bardzo ważny etap, kiedy my tak mobilizujemy się, pracujemy nad sobą, warto tego etapu w ogóle nie pomijać, niech on też towarzyszy. Ale przychodzi etap wyjścia. I tutaj nasuwa się takie pytanie, ja do siebie je kieruję. Czy myślimy o tych, których tu nie ma dzisiaj? Których może dawno tutaj nie było? Albo w wyniku pandemii, relacji online przy świętej, w wyniku słabej wiary już tutaj nie przyszli. Bo możemy mówić, niektórzy księża też tak myślą, no trudno, nie przyszli, może nawet dobrze, możemy tak myśleć. No, ale czy to jest ewangeliczne myślenie, wyjścia do tych osób, pomyśleć o tych, jak kto tu dawno nie był, może ktoś z rodziny, ktoś z najbliższych, ktoś z takiego twojego otoczenia, by pomyśleć, kogo mogę przyprowadzić tutaj, czy o nich myślę, że oni już może oddalili się od Jezusa z przyczyn takich obiektywnych, bo zasłabnęli w drodze do Jezusa, w tej drodze Ewangelii. I moi kochani, tak się zapytamy, co i jak głosić. Głośmy to, czego doświadczyliśmy. Dzisiaj Jezus im nie daje konkretnych wskazówek, co macie głosić. Dlaczego? Bo oni widzieli, doświadczyli pewne rzeczy i wychodzą z tym doświadczeniem spotkania z Jezusem. I moi kochani, nie chodzi tu o wielkie dawanie świadectwa, choć to też jest ważne, żeby powiedzieć, ale o to, byśmy głosili Jezusa życiem, świadectwem naszego życia, a kiedy trzeba, to też powiedzieli, jak Pan Bóg działa w moim życiu, jak On mnie prowadzi, czego doświadczyłem, czego dotknąłem w relacji z Nim. Też nam święty Paweł dzisiaj podpowiada, co głoście, jeżeli ktoś już zapyta. Bo może być tak, ktoś zapyta, czemu tak żyjesz? Czemu ty inaczej postępujesz? Czemu masz inny styl życia? To wtedy trzeba powiedzieć o tym, że jesteśmy wybrani przez Jezusa, powołani do tego, by żyć w niebie, odkupieni przez Jezusa Jego krwią, że nadzieja jest w Jezusie. I myślę, my to mamy pierw wyrażać życiem, dawać świadectwo życia konkretnego. Bo możemy mówić górnolotne świadectwa, ale jak z tego nie wypływa życie, no to może się to nie przydać, może kogoś to nie porwać. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, no nie zabierajcie to, co zbędne. Kiedy jesteśmy obciążeni, kiedy nie jesteśmy wolnymi ludźmi, także od grzechu, no to ciężko nam głosić Ewangelię. To, co w zeszłym tygodniu gdzieś próbowałem powiedzieć, że Piotr i Paweł zostali wyzwoleni przez Jezusa, dlatego innych wyzwalali i głosili Ewangelię. I nieraz, moi kochani, będziemy traktowani jako przeciwnicy, jak ten Amos. Ale Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, słuchajcie, no jak nie chcą was słuchać, to idźcie dalej. Strząśnijcie proch z nóg waszych i idźcie dalej. Tak samo Jezus w zeszłym tygodniu w Ewangelii nie narzucał się zgłoszeniem tej prawdy o zbawieniu. Idzie dalej. Ale pytanie, czy my mamy na tyle siły, by na przykład sprzeciwić się w pracy, gdy są ewidentne na przykład nieuczciwości? Czy umie powiedzieć nie? Czy kiedy jest łamane moje sumienie, czy potrafię gdzieś się sprzeciwić? Wiem, że są różne też konteksty. Czy jestem do czegoś zmuszany, czy potrafię powiedzieć nie? Czy potrafię okazać jakiś sprzeciw w rodzinie, wśród znajomych? Taki sprzeciw ewangeliczny, by wyjść. I moi kochani, dobrze byśmy dzisiaj zastanowili się i zadali pytanie, do jakiego wyjścia dzisiaj Jezus nas zaprasza? Do jakiej misji i gdzie? Gdzie Jezus zaprasza? Gdzie jest moja misja? Wśród rodziny, znajomych, w pracy, gdzie może potrzeba uczciwości. Jakie to miejsce, gdzie Jezus dziś cię posyła? Amen.